EUZS to inaczej łuszczycowe zapalenie stawów. Jest to choroba autoimmunologiczna, długotrwała, przewlekła. Jest to choroba, w której oprócz tego, że mamy zajęte stawy, również dochodzi do zajęcia skóry. Nie znamy przyczyn powstawania tej choroby. Choroba autoimmunologiczna, w tym przypadku również EUZS, dotyczy osób młodych, około 30 roku życia. Ten szczyt zachorowań może też różnie przebiegać, różnie się objawiać, ale tak około 30-40 rok życia to jest taki szczyt zachorowań. Jest to tak naprawdę choroba, która bardzo mocno stygmatyzuje daną osobę, danego pacjenta. Jesteśmy w stanie ukryć bolący staw. Bardzo trudno jest ukrywać zmiany, które są widoczne na skórze. Jeżeli te zmiany pojawiają się na dłoniach bądź w okolicach głowy, są bardzo mocno stygmatyzujące dla tych chorych. Bardzo często zamykają się te osoby w domu, żeby nie wychodzić, nie poddawać się krytyce. W przypadku łagodnych odmian tej choroby tak naprawdę wystarczy tylko leczenie objawowe, czyli kwestie maści, które są refundowane. Natomiast w przypadku, kiedy choroba ma przebieg cięższy i wymaga tego nowoczesnego leczenia, ten koszt może wynosić, państwo kosztuje około 30 do 50 tysięcy.